wami, nauczycielami. Bóg się z nami, nauczycielami. Zasem jesteśmy z wami, nauczycielami. Jesteśmy z wami, nauczycielami. Jesteśmy z wami, nauczycielami. Jesteśmy z wami. Na koni mogły przejeżdżać samochody, rowery. Zapraszam do mnie bliżej, nie gryzę. Jest bardzo dużo osób w Warszawie. Ja mam nadzieję, że uda nam się z nimi połączyć i porozmawiać na żywo, więc liczę na to, że nam się uda. Wiem, że bardzo dużo osób pojechało strajkujących placówek i szkół na 19 kwietnia. Jeżeli chodzi o przedszkola, to było w Łodzi. To są dane, które mamy od Urzędu Miasta Łodzi. Jeżeli chodzi o przedszkola, to jest 124 przedszkola ze 140. Brawo! Szkoły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne 90 placówek z 90. Jeżeli chodzi o gimnazja, 31 gimnazjów z 37. I najbardziej fantastyczne i silne szkoły ponadgimnazjalne, które są teraz na największym świeczniku, 46 szkół. Przyjdzie i powie, że się wykruszamy, to ja nie wiem, w jakiej rzeczywistości żyją te osoby. Słuchajcie, Poznań, Wrocław, Kraków, Opole, oczywiście Łódź, Gdańsk, Kalisz, Toruń, Kielce, Warszawa, Gorzów Wielkopolski, Sopot, Bydgoszcz, Rzeszów, Szczecin, Ziemia Puck, Lublin, Gliwice, Kotlina Płocka i Gdynia. Wiem, że coraz więcej miast i miejscowości się dalej zgłasza. Mamy wsparcie z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Zarządu Wojewódzkiego w Łodzi. Powstała uchwała Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Rada Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski. Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Trochę mnie wywołałaś, bo pracuję na Uniwersytecie Łódzkim, który jednak bardzo szybko zareagował i są różne formy solidarności. Uniwersytet Łódzki, jak tylko było wiadomo, że dojdzie do strajku, zaapelował do kierowników jednostek, aby umożliwił osobom tam pracującym łączenie pracy z opieką nad dziećmi oraz zorganizował punkty opieki nad dziećmi, więc wspomniała strajk z 92 i 3 roku. Ja chciałam opowiedzieć o moim doświadczeniu strajku w 92 roku, bo byłam wtedy nauczycielką tuż po studiach w szkole. Jest to dla mnie jednym z najważniejszych doświadczeń w moim życiu. Po wielu latach wróciłam do tych wspomnień i kilka miesięcy temu zaczęłam pisać opracowanie przypominające ten strajk. Wtedy, gdy zaczynałam, okazało się, że na ten temat nie ma żadnych materiałów. Między innymi próbowałam sprawdzić wtedy, co robiła minister Zalewska, ale trudno było mi dotrzeć do jakichkolwiek źródeł na ten temat. Okazało się, że ten bunt 92 roku, w którym uczestniczyłam, i pamiętam to poczucie solidarności i siły, kiedy wchodziłam do szkoły, otwierały mi drzwi przedstawicielki komitetu strajkowego, czułam, że dzieje się coś bardzo ważnego i dla mnie, i dla nas. Ten strajk w 92 roku jednodniowy odbywał się w całym województwie łódzkim. Województwo łódzkie zawsze miało najwyższą możliwą frekwencję we wszystkich strajkach i protestach nauczycielskich. Nazwany potem został ostrzegawczym, dlatego że on wyprzedzał ten strajk 93 roku. I kiedy wreszcie dotarłam do archiwalnych materiałów w czasopiśmie Związku Nauczycielstwa Polskiego, które leżały gdzieś zapomniane i bardzo dawno nikt do nich nie sięgał,
odkryłam, że bardzo wiele łączy te strajki. Więc po pierwsze chciałam Wam przypomnieć, że w 1993 roku odbył się strajk, w którym uczniowie nie przystąpili do matur. Nauczyciele zablokowali matury i była to najsilniejsza broń w ówczesnym proteście. Rząd nie mógł tego zignorować. Jednocześnie, jak sięgniemy do tamtych czasów, do materiałów z tamtych czasów, to co słyszymy dzisiaj, to co Agata nazwała, że media, to nie media, tylko propaganda. Ówczesna propaganda ówczesnego rządu powtarzała dokładnie te same hasła, które słyszymy teraz, a raczej teraz są powtarzane dokładnie te same propagandowe sztuczki z tamtych czasów, więc nie dajmy się nabrać. Nauczyciele, którzy wtedy strajkowali, są już na emeryturze, a niektórzy moi koledzy i koleżanki już w ogóle przenieśli się do innej rzeczywistości. Ci, którzy wtedy mieli zdawać matury, dzisiaj są po 40, więc pamięć o tamtym proteście gdzieś tam po drodze znikła. No ja chciałam go przywołać i przypomnieć, że da się. Jesteśmy z wami, nauczycielami! Jesteśmy z wami, nauczycielami! Jesteśmy z wami, nauczycielami! Jesteśmy z wami! To już śpią. Generalnie odnoszę wrażenie, że po prostu wychowaniem moich dzieci zajmują się nauczyciele. I z tego trzeba sobie zdać sprawę najważniejszą. I jeżeli jeszcze raz kogoś spotkam, kto powie mi, bo spotykam takich ludzi czasem na Facebooku i mówią, o nie, roby domagają się pieniędzy. Jak jeszcze raz ktoś przy mnie powie o nauczycielach, że to są nieroby albo darmozjady, to splunę mu pod nogi normalnie. Rękę to może mu czasem podam, jak się spotkamy, ale generalnie już nie będzie slituj. Bo już mam dosyć tego gadania na nauczycieli, że macie 2 miesiące wolnego, że w ogóle jesteście tacy okrośnięci w jakieś przywileje. To jest nieprawda. Tak naprawdę bardzo bym chciał, żeby nauczyciele, którzy uczą moje dzieci, nie musieli po nocach sprawdzać klasówek, nie musieli nadrabiać materiału, którego znów ktoś dołożył jak do pieca, nie musieli jakichś różnic programowych gdzieś tam kombinować. No, żebyście nie musieli kombinować, żebyście po prostu przyszli do pracy i zajęli się tylko i wyłącznie dziećmi, moimi dziećmi, no bo ja tutaj mówię w ich imieniu. One się wprawdzie dzisiaj cieszą, że nie muszą chodzić do szkoły, ale ja staram się każdego dnia im tłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. One wiedzą, że panie nauczycielki mają rację, państwo nauczycielstwo ma rację i że tak trzeba po prostu. Bo dzisiaj jest taki czas, że po prostu tak trzeba i wy robicie to, co trzeba. Brawo dla nauczycieli, jesteśmy z wami. Ola, słyszę. Ola, jesteś na demonstracji, Boli. Pozdrawiamy Olę! Pozdrawiam was wszystkich, bardzo super, że jesteście. A w Warszawie jest kilka tysięcy ludzi pod ministerstwem. Nauczyciele i odstępują w strajku. Nauczyciele absolutnie nie przestają strajkować. Nie umknął się ani o minimum od 30%, które sprzątają podwyżkę swoich wynagrodzeń. Właśnie przemawia pan Broniarz i mówi o tym, że absolutnie nie skończymy strajku. Brawo! Łódź Warszawa, wspólna sprawa! Jesteśmy z wami! Dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia, hej! Słuchajcie, to była bezpośrednia prawka, słuchajcie, dla całej Warszawy. My tutaj jesteśmy w takim największym gronie, jak mogliśmy, ale tam teraz wszyscy pojechali do Warszawy. I ja mam nadzieję, że łatwiej nauczycielom naprawdę strajkować. I marzy mi się o tym, żeby rzeczywiście nastąpiło takie wspólne, solidarne poparcie innych grup zawodowych, co pokaże też rządzącym, że to nie jest tylko sprawa nauczycieli, że jest to tak naprawdę bardzo ważna grupa zawodowa, która jest wspierana też przez innych. Mi się przypomniało, że obiecałam też dzisiaj, że zaproszę od razu też na demonstrację w czwartek zaniedbani i pomijani na Placu Dąbrowskiego o godzinie 16. Na Placu Dąbrowskiego o godzinie 16, bo tu chodzi o to, że musimy się wszyscy wspierać, bo wy też jesteście pracownikami budżetówki, więc musimy być tego dnia też razem i wspierać się wzajemnie, więc pamiętajcie, żebyśmy się... Nie bójcie się, mikrofon nie gryzie. Też zapraszam. Jak masz na imię? Brawo, Tymon. Brawo dla Tymona za odwagę! Do której chodzi szkoły? Tymon jest ze szkoły numer 205, proszę.
Moja mama jest nauczycielem i uczy mnie historii czasami i chcę jej dać odpoczynek. Niech ma czym się cieszyć, niech ma wolny czas. Brawo dla Tymona, że wspiera mamę. Słuchajcie, zwróćcie uwagę, że bardzo często właśnie dzieciaki przychodzą tutaj, bo zabierają głos i wspierają nauczycieli. Brawo dla wszystkich dzieci, którzy są razem z wami. Kochani nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy i wszyscy pracownicy oświaty. Mam na imię Zuzanna, jestem uczennicą trzeciej klasy gimnazjum numer 1 w Łodzi i mam 16 lat. Nauczycielom zawdzięczam m.in. to, jakim jestem dzisiaj człowiekiem. To właśnie dzięki, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to, co w nim najlepszego cudzym dzieciom. Właśnie wy, kochani, zawsze staracie się nam pomóc. Dodać otuchy, czasami nawet wspólnie płakać. Swoją pasją zarażacie innych i mam nadzieję, że rządzący wreszcie to docenią. Dzisiaj walczycie nie tylko o swoje prawa, ale również o naszą przyszłość. Zachęcacie nas, swoich uczniów, do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, a przede wszystkim działania. Widzicie w nas więcej niż tylko twarze dzieci. Staracie się zobaczyć nasze serca. Jestem bardzo mocno poruszona tym, co się dzieje w naszym kraju. Ale damy radę. Bo dzięki wam, drodzy nauczyciele, już wiem, co to znaczy mieć siłę. Nie poddawajcie się i pamiętajcie zawsze o tym, co najważniejsze. Nikt nie może zniszczyć tego, co macie w sobie. Bo pasja i miłość do tego zawodu pozwala wam kształtować przyszły naród. I na tym fundamencie możemy się kierować. Możemy kreować na tej podstawie swoją przyszłość i możemy w ogóle działać tak, jakbyśmy tylko chcieli, bo to zależy tylko od nas i to my budujemy wszystko. I żebyśmy się nie poddawali, jak tylko nam coś pójdzie źle, bo wszystko jest dla nas nauką. Tak samo wszelkie osoby, które poznajemy, nauczycieli, uczniów, są w jakimś, z jakiejś przyczyny w naszym życiu. I to nie jest przypadek, że na przykład o uczeń Kowalskiego, no zwykły uczeń, nie. To ma być nauka. Ten uczeń może coś dać nauczycielowi. Nauczyciel może dać coś uczniowi. Dlatego warto być właśnie nauczycielem i dawać innym radość. Słuchajcie, po prostu muszę to powiedzieć. Jestem nauczycielką ze szkoły 81. Bartek Grosiew to mój uczeń wychowany. Chciałam tylko powiedzieć, słuchajcie, że jeżeli ktokolwiek do tej pory z nas stojących czy słuchających nas później miał jakiekolwiek wątpliwości odnośnie słuszności tego, co robimy i tego, że tu jesteśmy, to po wysłuchaniu tej młodzieży no chyba już ich nie ma. I myślę, że nie dzięki właśnie takim dzieciakom, które wychodzą i tak pięknie mówią, po prostu muszę to dziwać. I tyle. Dziękuję. Proszę. Witam serdecznie. Ja się może nie wpisuję trochę w ten nurt młodzieży, o którym wspominała Agata, ale jednak głos zabiorę. Proszę Państwa, mogę się wypowiadać z różnego punktu widzenia. Jestem zarówno i dzieckiem, i matką, jestem i uczennicą, i nauczycielką. I chciałabym powiedzieć, że ten strajk jest bardzo potrzebny, z bardzo wielu powodów i im nas więcej, tym lepiej. Komunikujcie się między sobą, rozmawiajcie, podejmujcie wspólnie decyzje, dzielcie się przemyśleniami, bo to jest bardzo ważna historia, bardzo ważna lekcja dla całego narodu, dla całego społeczeństwa. Pamiętajcie o tym, że nie jesteście sami
i wsparcie może przyjść z takich stron, których się nawet nie spodziewacie. Trzymam za was kciuki. Tutaj wszystkich zaskoczę, bo nie jestem uczniem, a jestem studentką Uniwersytetu Łódzkiego. Nie oszukujmy się, rodzice też są przepracowani. Doświadczyłam tego samego. Mój ojciec pracował tak dużo, że pewnych rzeczy nie zauważył sam. Drodzy rodzice, popierający strajk i będący przeciwko niemu, weźcie to pod uwagę, że wy czasem też nie macie czasu, pewnych rzeczy nie zauważacie. Tak to jest po prostu. Ale jeżeli nauczyciel będzie przepracowany też, i nie będzie miał nawet sam możliwości zauważyć problemów, których wy nie zauważacie, to może się stać naprawdę straszna rzecz. Cześć, ja od razu powiem jako pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, że jeszcze nie było Senatu, a Rady Wydziału są pod koniec miesiąca, więc akurat timing tak wygląda, jak wygląda, ale bardzo wielu, i wiem to, mówiłem wam to poprzednio na jednym z poprzednich protestów, że bardzo wielu moich przyjaciół nauczycieli akademickich z łódzkich uczelni ma pomarańczowe tło i czarny wykrzyknik na swoich profilach i myślę, że to nie będzie ich jedyne zachowanie. Ale ja mówiąc w imieniu swoim własnym chciałem powiedzieć, że tak jak mijają dni strajku, i ja rozumiem, że narasta zmęczenie, choć ja nie widzę jakiegoś wielkiego zmęczenia moich znajomych rodziców na Facebooku, jakiegoś wielkiego pomstowania, raczej widzę duże zrozumienie. Tak, ja jestem w stanie zrozumieć, że narasta zmęczenie, zwłaszcza jeżeli jest się tak bardzo lekceważonym przez stronę rządową. To znaczy, uważam, że każdy przyzwoity rząd powinien już dawno usiąść do stołu negocjacyjnego, zamiast stosować różne przedziwne taktyki propagandowe, które mają albo ośmieszać, albo dzielić. Wiecie pewnie, że ja nie popieram i nigdy nie popierałem czegoś takiego zamiast rzeczowej, normalnej rozmowy. Tym bardziej, że strajk, i to myślę należy podkreślić, jest konstytucyjnym prawem pracownika Rzeczypospolitej Polskiej. Ale tak jak pewnie narasta zmęczenie, tak chciałem wam powiedzieć, nie poddawajcie się. Nie zrażajcie się tym, że możecie się czuć osamotnieni, siedząc w pustych szkołach. Zresztą wiem, że nie jesteście i wiem, że odwiedzają was ci, którzy wam kibicują, a inni, którzy... I na sam koniec. Jesteśmy z wami, nauczycielami! Jesteśmy z wami, nauczycielami! Jesteśmy z wami, nauczycielami! Jesteśmy z wami! My rzeczywiście, tak jak powiedziałem, możemy rozmawiać o różnych rzeczach i wy, i my w odniesieniu do przecież odbywającej się przez cały czas też naszej tak zwanej reformy szkolnictwa wyższego, która też nas w różny sposób dotyka. Ale to nie jest ten moment, to nie jest ten czas. Nie wolno, kiedy wychodzi się z rzeczywistymi postulatami, mówić, no dobrze, teraz zróbmy okrągły stół i porozmawiajmy. Jak absurdalnie brzmi taki komentarz wiodącej postaci polskiej polityki, premiera rządu polskiego, który mówi, że potrzebna jest głęboka reforma, namysł. Przecież teoretycznie właśnie jesteśmy po reformie, której autorka w dodatku wyjeżdża sobie gdzieś na synekurę, wiadomo gdzie, bo pewnie zostanie wybrana jako jedynka w swoim obwodzie. Zamiast dopilnować do końca i powiedzieć, czy jest zadowolona sama z efektów tego, co wszystkim nam i rodzicom i nauczycielom zrobiła. Kończę, bo się rozgadałem. Przepraszam was. Wszystkiego dobrego, wspieram was, do zobaczenia. Dzień dobry państwu, Jarosław Kłóciennik, też z Uniwersytetu Łódzkiego. Zacznę może hasłem takim, nauczyciel potęgą jest i basta. Chciałbym wyjaśnić dlaczego nauczycieli jako rodzic 15-latka i 9-latka. Tak się jakoś złożyło, że na mnie skupiły się również te podwójne roczniki i problemy z kształceniem muzycznym, bo dowiadujemy się także, że szkoły muzyczne, także szkoła muzyczna w Łodzi strajkują. Powiedziałem, nauczyciel potęgą jest i basta, dlatego że mówi się, że nauczyciele to nie robią. Ja chciałbym wskazać na perspektywę tego, który to wypowiada. To jest perspektywa człowieka, dla którego człowiek przy biurku czytający książkę, albo gdziekolwiek czytający książkę, siedzi i nic nie robi. Jeżeli człowiek idzie i myśli, to też nic nie robi.
jeżeli sprawdza pisemne zadania, zeszyty, też nic nie robi. No bo siedzi przy biurku, siedzi. Gada też nic nie robi. Proszę Państwa, to jest perspektywa prymitywów. To jest perspektywa obca jakiejkolwiek kulturze. Dlatego wspiera się brak edukacji. Dlatego na przykład wracają jakieś barbarzyńskie zwyczaje. Na pewno Państwo słyszeliście o jakimś zwyczaju, który wywołał skandal na całym świecie. Linczowania kukły Judasza niby. I tam dzieci właśnie wychowuje się w ten sposób poprzez przypominanie takich barbarzyńskich, XVIII-wiecznych polskich zwyczajów. Wstyd, proszę Państwa, i wstydem jest również to, że w ten sposób się traktuje nauczycieli. Dlatego ja powiem brawo, jesteście pierwszą grupą, której tak się udało. Proszę Państwa, który to jest dzień? 15? 16? 16 dzień! 600 tysięcy osób? Brawo! Brawo dla Państwa! Ja inaczej. Wspierajcie również finansowo ten fundusz, który w tej chwili ma już 7 milionów. To jest ciągle mało, ale już 7 milionów. Brawo też! I apeluję ostatnia rzecz. Apeluję do wszystkich innych grup. Łączmy siły, proszę Państwa. Oni boją się łączenia sił. Boją się naszej solidarności. Bądźmy solidarni. Jedność i siła! Jedność i siła! Jesteśmy z Wami! Nauczycielami! Jesteśmy z Wami! Nauczycielami! Jesteśmy z Wami! Nauczycielami! Jesteśmy z Wami! Słuchajcie, mamy cały czas połączenie z Warszawą, gdzie protestują nauczyciele. Halo! Halo, proszę was? A, proszę was, halo? Nie powiedziałem Państwu do ostatniej rzeczy. Powiedziałem, że w tym stanie... No, u nas przemawiają rodzice, uczniowie, nauczyciele. Jest naprawdę gorąca atmosfera i myślę, że to, co najważniejsze, to naprawdę jest ogromna jedność. Ludzie mówią wspólnym głosem i mówią o innej szkole. Nie mówią tylko o pieniądzach, ale o tym, że szkoła musi zostać reformowana. I ja naprawdę wierzę, że to jest początek jakiejś ogromnej zmiany. Jest kilka tysięcy ludzi, trudno mi jest to ocenić, ponieważ nie mogę wejść wyżej, żeby sprawdzić, ale jest naprawdę bardzo dużo ludzi. Brawo! Łódź Warszawa! Wspólna sprawa! Ja tak w tym Dziękujemy bardzo Warszawie. Słuchajcie, tak naprawdę dzisiaj właśnie tu po to jesteśmy, żeby wesprzeć tą wielką manifestację warszawską. No i jak powiedział Andrzej, tutaj słuchajcie, Łódź nie była nigdy jakaś taka wartka do robienia, ale jak już się spotkamy, to jest miło i sympatycznie. Dobra, Łódź jest z Wami, nauczycielami. Słuchajcie, musimy to zakrzyknąć i sfilmujemy jeszcze, bo widzę, że cały czas relacja na żywo leci. No to teraz Wy jesteście głównymi gwiazdorami. Łódź jest z Wami, nauczycielami! Właściwie wszystkie te egzaminy, które do tej pory się odbyły, można zaskarżyć, ponieważ odbyły się, no zresztą nauczyciele dobrze o tym wiecie, że niezgodnie ze sztuką. No i tak naprawdę, kiedy uda się rządzącym na przykład jeszcze te matury przeprowadzić, nie wiem w jaki sposób, no to potem będą wakacje, więc naprawdę będzie trudny czas przed nauczycielami, ale wytrwajcie i my zawsze tutaj na ulicy, kiedy będzie potrzeba, będziemy z Wami trwali. A ja mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, słuchajcie, że zrobimy taki marsz gwiaździsty na Warszawę. Co Wy na to? Żeby tak stało jest z każdej strony, słuchajcie, żeby tak ruszyli nauczyciele. Ja Wam powiem jedno, to jest tak jak w weselu Wyspiańskiego było. To trzeba czekać na znak, słuchajcie. Ja myślę, że kiedyś ten złoty ruch zadmi i wtedy rzeczywiście na tą Warszawę pójdziemy. Tam staniemy, może weźmiemy jakieś cyrkle czy gierki. Transparenty do góry, słuchajcie, żeby było widać, które podstawówki są. I teraz ważna rzecz, żeby... Czekajcie, jeszcze muszę kawać. Jeszcze trochę czasu, ja nie wszystkich mam w kadrze. Ja nie wszystkich mam. Czy wszyscy są już? Uwaga! Na schodach... Nie, za daleko będzie. Uwaga! Wszyscy krzyczą szkoła! Strajk!
Nie poddamy się na smutku jeszcze jedno. Słuchajcie, jak co to wysyłam tym, co potrzebuję.